Dzisiejsze pokolenie pragnie maksymalnie korzystać z życia. Chce przeżyć wszystko teraz, wykorzystując wszelkie dzisiejsze możliwości, bowiem jutro może już ich nie być. Tak naprawdę nie ma znaczenia to, czy masz lat 21, 41 czy 71. Życie jest i zawsze było najbardziej wartościowym towarem na tym świecie. Większość z nas chce wydobyć z niego tyle, ile tylko się uda i tak długo, jak potrafimy. A przecież co smutne, tylko niewielu udaje się przekroczyć 70 lat. Ale wyobraźmy sobie życie bez końca. Istnienie bez żadnych granic czasowych. Czy nie brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być prawdą? Ludzie zawsze fascynowali się swym początkiem i ostatecznym przeznaczeniem. Prawdopodobnie najbardziej spektakularne dowody tych zainteresowań można odnaleźć w Egipcie. Współczesny Egipt jest krajem, który nadal nas fascynuje. Kair, stolica Egiptu, jest największym miastem w Afryce i świecie arabskim. W kraju, który w 96% jest pustynią, mówi się, że Egipt to Nil, a Nil to Egipt. Wypływający z serca Afryki Nil jest najdłuższą rzeką świata i dostarcza wody potrzebnej do życia i rolnictwa. Egipt szczyci się także miejscami turystycznymi o klasie światowej, takimi jak to w Sharm el-Sheikh. Tutaj współcześni Egipcjanie znajdują przyjemność, relaks i wieczną młodość. Jednak prawdopodobnie to, co najbardziej pociąga w Egipcie, to fascynacja życiem wiecznym, jaka charakteryzowała starożytnych mieszkańców tego kraju. Na niej opierała się ich kultura i religia, a na przygotowanie do wieczności poświęcano większość energii. Współczesna archeologia odsłoniła historię i kulturę starożytnych ludzi oraz ich poszukiwania życia po śmierci. Egipt jest jedną z najstarszych cywilizacji świata. Badając długą historię tego kraju, człowiek zdobywa nowy sposób rozumienia czasu. Poszukiwanie nieśmiertelności doprowadziło Egipcjan do budowania największych na świecie piramid oraz świątyń. Współcześni Egipcjanie nie utracili swego pragnienia wartości duchowych. Podobnie do swoich przodków, kontynuują poszukiwania nieśmiertelności. W dzisiejszym Egipcie można znaleźć większość współczesnych religii świata. Faktycznie Kair stanowi centrum islamu w północnej Afryce, a jego średniowieczna dzielnica obejmuje zabytki najwspanialszej architektury islamu na świecie. Ale czy starożytna obsesja na punkcie nieśmiertelności, trwająca całe tysiąclecia, może nam
dopomóc w przygotowaniu się na śmierć i życie po życiu? Czy to możliwe, by tamte usiłowania mogły pomóc nam zrozumieć, jak prowadzić dzisiaj i tutaj życie, by osiągnęło ono pełnię na progu kolejnego tysiąclecia? Dla ludzi w starożytności życie po życiu było w równym stopniu podróżą duchową, jak cześć, którą oddawali na co dzień swym królom i bogom. I w dziwny sposób ludzie ci odkryli coś na temat nieśmiertelności. Starając się zachować ciało w życiu po śmierci, Egipcjanie rozwinęli zwyczaj zwany mumifikowaniem. Po śmierci ciało pokrywano smołą, obwiązywano setkami metrów bandaży, namaszczano wonnymi olejkami i wkładano do drewnianej trumny, na której wypisywane były słowa modlitw i magicznych zaklęć, aby zagwarantować bezpieczne dotarcie do świata umarłych. Egipcjanie wierzyli, że obecne życie jest jedynie przygotowaniem do ponownych narodzin w świecie, który ma przyjść. Aż trudno uwierzyć, że przez 500 lat była to dumna stolica Egiptu. Miasto Memfis zostało założone przez Narmermenesa, pierwszego króla pierwszej dynastii w Egipcie. Dzisiaj Memfis jest otwartym muzeum z pomnikami, jakie dotarły tu z ich pierwotnych miejsc. Do dziś przetrwało tylko kilka pamiątek, wśród nich ta ogromna rzeźba Ramzesa II. Królowie Memfis byli grzebani kilka kilometrów od miasta w Sakarze. Najwcześniejszą formą grobów królewskich było podziemne pomieszczenie na dnie szybu. Było ono przykryte strukturą wybudowaną z cegły lub kamienia, zwaną mastabą. Djoser, pierwszy król trzeciej dynastii, zdecydował, by ustawić cały szereg takich mastab, jedna na drugiej, dosyć wcześnie przygotowując się do odejścia z tego świata do wieczności. Wynikiem tego była pierwsza na świecie piramida, struktura stopni zbudowana jakby w sześciu etapach, sięgająca 63 metrów wysokości. Ze wszystkich piramid w Egipcie, te, które znajdują się w Gizie, wywołują największy podziw. Zbudowane przez królów Cheopsa, Chefrena i Mekarinosa z IV dynastii, stanowią jedne z najwspanialszych struktur, jakie kiedykolwiek zostały wzniesione. Według staroegipskiego powiedzenia, wszystko boi się czasu, ale czas boi się piramid. Jest to jedyny z siedmiu cudów starożytnego świata, który nadal istnieje. Cheops zbudował wielką piramidę z myślą, by stała się jego wiecznym domem. Była to koncepcja najwyższej wagi dla starożytnych Egipcjan, bowiem królewska walka o nieśmiertelność odzwierciedlała pragnienie całego narodu, by żyć bez końca. Wieczne szczęście króla było gwarancją dobrobytu w tym życiu i w życiu, które nastanie. Nadzieję na nieśmiertelność widzimy odzwierciedloną w niesamowitym ogromie wielkiej piramidy. Jej wysokość liczy 42 piętra i pokrywa teren 10 boisk piłki nożnej. Aż trudno sobie wyobrazić, jak wielka ilość kamienia została tu zgromadzona. Jest tam około 2,5 miliona bloków skalnych, z których każdy waży 2,5 tony. Nie ma nawet dwóch bloków, których długość jest identyczna. Jednak różnica między najdłuższym i najkrótszym blokiem wynosi tylko 20 cm. Co zdumiewa, każdy bok skierowany jest dokładnie na północ, południe, wschód i zachód. Gdy budowano piramidy, surowe kamienie, jakie oglądamy tam dzisiaj, pokryte były lśniąco białym kamieniem wapiennym. Oczywiście, że tworzyło to niezwykle imponujący widok. Niestety, z upływem wieków usunięto ten kamień, używając go do budowania domów, mostów oraz innych budowli wokół Kairu. Sam szczyt piramidy już nie istnieje dzisiaj, jest więc ona o 10 metrów niższa niż była na początku. Często jednak stawiane bywa pytanie, ile trzeba było czasu na wybudowanie tak masywnego pomnika.
Grecki historyk Herodot twierdził, że do zbudowania piramidy trzeba było 100 tysięcy mężczyzn, którzy pracowali przez 30 lat po 3 miesiące w roku. Co interesujące, faraoni zwykle nie żyli tak długo. Dzisiaj jednak istnieją dowody na to, że piramidy budowane były w znacznie krótszym czasie. Piramida stanowiła powód do narodowej dumy. I każdy z miliona ludzi, bo tyle wynosiła populacja Egiptu w tamtym czasie, musiała mieć udział w budowie. Jedni musieli obrabiać kamienie, inni je przenosić, inni zaś dostarczać żywności, bo był to ogólnonarodowy projekt. Wielka piramida budowana była przez 23 lata. Wszystkie kamienie pochodziły z miejscowego płaskowyżu, oprócz białego wapienia, który przywożono z kamieniołomu w Tora. Bez względu na to, jak długo budowano piramidy, są one zdumiewającymi, uważnie zaprojektowanymi budowlami, służącymi zachowaniu ciała króla. I o to chodziło, o utworzenie góry z kamienia, aby pochować ciało zmarłego i to tak, aby nikt nie mógł się tam dostać. Koncepcja życia po śmierci u Egipcjan to po prostu Ka, jak to nazywali. Ka, które opuszczało ciało i powracało do niego. Ale gdyby ciała już nie było, to byłoby to czymś okropnym. Tak więc mumifikowali ciała, by je zachować, a potem budowali piramidy, by ciała te chronić przed szakalami, a także przed rabusiami. Tak więc cały kompleks z tych posągów miał odstraszać rabusiów grobów, ale nie udało się to. Nie znaleziono ani jednej mumii z wieku piramidalnego. Mumie, jakie oglądamy w Muzeum Kairskim, pochodzą z czasów XVIII i dalszych dynastii, a faktycznie sprowadzono je tu z Doliny Królów. Król został pochowany pod piramidą, a sama piramida służyć miała jako schody prowadzące w górę do Boga Słońca, Re. Sam kształt piramidy jest symbolem Boga Słońca. Wchodząc do wnętrza piramidy, udamy się korytarzem w lewo, około 100 metrów. Doprowadzi to nas do pierwszej komnaty grobowej. Ta komnata nie jest wykończona. Jeśli udamy się dalej z tego pomieszczenia, pójdziemy wtedy w górę korytarzem mającym zaledwie pół metra wysokości. Doprowadzi on nas do dwóch miejsc. Jedno to tak zwana komnata królowej, która także nie jest wykończona. I oczywiście znajdziemy się przed najwspanialszym dziełem architektów, sienią prowadzącą do komnaty grobowej. Wykonana jest ona z granitu z Asuanu. Ma jakby dwa szyby wentylacyjne. Ale nie są to szyby wentylacyjne, są to faktycznie korytarze, którymi dusza zmarłego króla mogła wydostać się. Jednym w kierunku gwiazd, drugim w kierunku dwóch łodzi znajdujących się na południe od piramidy. By dusza Cheopsa mogła jedną z nich odbyć podróż za dnia, a drugą podczas nocy. Kolejnym królem był Chefren, który zbudował piramidę tuż obok piramidy swego ojca. Jego piramida zachowała jeszcze częściowo gładki kamień, którym pokryta była w całości na początku. Ze względu na problem rabusiów grasujących w grobowcach w tamtych czasach, faraon wypróbował nowej taktyki, aby ukryć swój grób. Wykorzystując skalisty pagórek u podnóża piramidy, robotnicy wyciosali lwa o wymiarach 73 metrów długości i 20 metrów wysokości. Lew posiadał wyrzeźbioną twarz faraona Chefrena. Jednak i Sfinks nie ustrzegł piramidy. Dawno już jej zawartość została wykradziona. Jednak era ogromnych i rozrzutnych pomników nie trwała przez cały okres panowania i wielkości Egiptu. Pod koniec IV dynastii zaniechano budowania drogich kamiennych piramid, a zaczęto stawianie piramid budowanych z cegły produkowanej z błota, okładanych jedynie kamieniem. Przykładem takiej piramidy tutaj w Sakarze jest ta zbudowana przez Unisa z V dynastii. Aby zagwarantować jego nieśmiertelność, na ścianach komnaty grobowej umieszczono inskrypcję z tekstem hieroglificznym, zaś kapłani modlili się o niego w pobliskiej świątyni. Co interesujące, na tym miejscu
miejscu znajduje się relief obrazujący modlących się ludzi, którzy proszą bogów o pokarm podczas straszliwego głodu. Inne inskrypcje podają, że ludzie wiedzieli o tym głodzie wcześniej i że trwał on 7 lat. Mentuhotep był wtedy potężnym wezyrem lub premierem. Był czczony jako dawca dobra i wspierający życie. Niektórzy uczeni sugerują, że może to być ów Józef, o którym piszą hebrajskie pisma, który to rozdawał ludziom żywność podczas 7 lat głodu. Największy kanał w Egipcie biegnie od rzeki Nil do samej oazy Fayum. Nazywany jest kanałem Józefa. Departament Starożytności twierdzi, że jego nazwa pochodzi od Józefa, o którym wspomina Stary Testament. Mimo zagrażającego życiu głodu, królowie późniejszej, 12 dynastii, kontynuowali swoje nieugięte poszukiwania życia po śmierci. Budowali piramidy obok kanału Józefa. Wciąż jednak pozostaje pytanie, kto produkował owe cegły i dostarczał siły roboczej potrzebnej do budowy piramid? Widoczne cegły mogły być wyrabiane przez Izraelitów zmuszanych do budowania tej piramidy. Dla faraonów powodem poszukiwań życia po śmierci było pragnienie kontynuowania rządu. Jednak król Amenemhat III nie miał synów, jedynie córkę, ona zaś także nie miała dzieci. Czy więc zakończy się dynastia, a nieśmiertelna pamięć po nim zaginie? W muzeum w Petrze zauważyłem tę replikę na wystawie. Jest to replika przedstawiająca Amenemhata III. Może to być ten faraon, którego córka udała się nad rzekę Nil i znalazła dziecko. Wiemy, że córka tego człowieka, której na imię było Sebeknofru, nie miała dzieci. Oznaczało to, że dynastia wymrze, ponieważ nie miała ona dzieci, a to odczytano by jako nieszczęście. Tak więc przyszła nad rzekę, aby modlić się o dziecko, ponieważ rzeka była bogiem płodności. Jeśli prosilibyście Boga o dziecko, to byłby to właśnie ten Bóg, jaki jest wam potrzebny. Tak więc, gdy księżniczka modliła się nad rzeką o dziecko, nagle znajduje piękne dziecko w koszyku. Choć wydaje się to dziwne, aby niewolnik izraelski mógł zostać przyszłym faraonem, jednak kiedy zrozumiemy pobożność Egipcjan i wagę, jaką przywiązywali do takich rzeczy, to staje się jasne, dlaczego księżniczka zabrała dziecko, ponieważ nie miała własnego. Oczywiście wiadomo nam, że później Mojżesz wyznał swoje pochodzenie i musiał uciekać z Egiptu. Jednak po śmierci ojca księżniczka została ostatnim faraonem 12 dynastii i naturalnie, gdy ona umarła, to wymarła także cała dynastia. W swoich poszukiwaniach sensu życia i tego, co po nim, hebrajskie Pismo Święte podaje nam, że Mojżesz zdecydował się szukać gdzie indziej. Wkrótce potem zauważamy, że Egipt został zniszczony przez serię plag, jakie wymienione zostały na papirusie i pulwer, znajdującym się w Muzeum w Leiden. Papirus ten zawiera egipskie sprawozdanie o 10 plagach, które spadły na kraj, gdy król Egiptu nie chciał wypuścić niewolników. W końcu po śmierci jego syna król wydał rozkaz Mojżeszowi, aby zabrał Izraelitów i wyprowadził ich z kraju. Izraelici uciekli na wolność przez Morze Czerwone. Gdy król podążył za nimi, wraz ze swoją armią zginął w falach morskich. Przez kolejne kilka wieków Egipt pogrążył się w okresie ciemnych wieków, zaś sami Egipcjanie stali się niewolnikami. W końcu Amu zostali wyparci z ziemi, a królowie 18 dynastii ustanowili nowe królestwo. Swoją stolicę wybudowali 800 kilometrów na południe od Kairu, w miejscu znanym obecnie jako Luksor. Tutaj w Luksorze, na wschodnim brzegu rzeki Nil, znajduje się miasto żywych. Domy mieszkalne i użyteczności publicznej otaczały pałac królewski. Dzisiaj niemal wszystkie już rozpadły się, jednak olbrzymia świątynia nadal istnieje. Ulica procesyjna ozdobiona sfinksami o ludzkich głowach nadal łączy świątynię Luksoru z zespołem świątynnym Karnaku, największym, jaki kiedykolwiek skonstruowano.
To nadzwyczajnie wielkie pomieszczenie zostało zbudowane na polecenie faraona Seti I i Ramzesa II. Wykorzystywano je podczas uroczystości religijnych oraz koronacji nowych władców. Wewnątrz znajdują się 134 kolumny sięgające wiele metrów ku niebu. Na ścianie świątynnej znajduje się inskrypcja zapisana przez króla Totmesa III. Pokazuje ona skarby, które zostały zabrane z miejsca o nazwie Kodesz, miasta na terenie Palestyny, jak wielu wierzy, odpowiadającemu Jerozolimie. Po oblężeniu miasta Totmes miał nadzieję posunąć się dalej w swym pragnieniu nieśmiertelności, ofiarowując łupy bogu Amonowi. Wśród skarbów, jakie przywiózł, znajdowały się także naczynia z brązu i 300 złotych tarcz. Co interesujące, Biblia także wspomina 300 tarcz, które zostały umieszczone w świątyni przez króla Salomona. Według innych uczonych mogło to dotyczyć króla Szeszonka I, także wspomnianego w Piśmie Świętym. Jeśli tak, to inskrypcja umieszczona przez króla może stanowić dalszy dowód na dokładność historyczną Pisma Świętego. Aby zachować swoje ciała do życia wiecznego, królowie XVIII i XIX dynastii zdecydowali, by potajemnie chowano ich ciała. Ich ostatnią podróżą była podróż przez Nil na miejsce zwane Doliną Królów. Te dwa ogromne posągi króla Amenhotepa III witają odwiedzających miasto umarłych. Są to jedyne pozostałości po jego pośmiertnej świątyni, do której kapłani przynosili pokarm i napoje, by mógł przeżyć tam w zeświatach i modlili się o jego życie nieśmiertelne. Tutaj w Deir el-Bahari znajduje się świątynia królowej Hatshepsut, jednej z najciekawszych kobiet w historii. Gdy zmarł jej mąż, Hatshepsut nie tylko przejęła tron królewski, ale także objęła tytuł i wszelkie znamiona faraona, nosząc również fałszywą brodę. Hatshepsut rządziła przez 21 lat w pokoju. Podczas swego panowania odwiedziła kraj, który nazwała Ziemią Bożą. Niektórzy uczeni sugerują, że mógł to być Izrael za dni króla Salomona. Być może tutaj właśnie dowiedziała się o innej tajemnicy nieśmiertelności, o tym, że życie nie składa się jedynie z materialnych rzeczy, ale że znaczenie mają także nasze nastawienie i kontakty z innymi. Egipcjanie chowali swoich zmarłych twarzą zwróconą na zachód. Wierzyli bowiem, że dusza zmarłego króla łączy się z Bogiem Słońcem na zachodzie, by towarzyszyć mu w jego nocnej wędrówce po świecie podziemnym. Dopiero odkrycie grobu Tutanchamona w roku 1922 uruchomiło wyobraźnię świata. Tutanchamon, co oznacza Amon daje życie, został królem w wieku 9 lat. Jednak jego imię nie pomogło mu w przedłużeniu życia, bowiem zmarł mając zaledwie lat 18. Pośpiesznie przygotowany grób został wykopany w samym dnie doliny. Po zapieczętowaniu go, przywalono go kamieniami i żwirem z budowy późniejszego grobu i ukryto tak dobrze, że stał się jedynym grobem królewskim, jaki odnaleziono nietknięty. Po raz pierwszy współczesna cywilizacja miała możliwość przyjrzenia się nietkniętemu skarbowi i być może odkrycia starożytnych tajemnic o życiu faraona po śmierci. Po latach poszukiwań archeolog Howard Carter kopał w ostatnim już i najmniej oczekiwanym miejscu w Dolinie Królów. Niemal natychmiast jego pracownicy odkryli schody wyciosane w skale. Kopali dalej i znaleźli 16 stopni prowadzących do podziemnego korytarza. Na jego końcu znajdowały się zapieczętowane drzwi. Po przebiciu się przez ich część zajrzeli do środka. Stali tu zdumieni, otoczeni ze wszystkich stron skarbami. Nietknięte przez 3000 lat znalezisko poruszyło całym światem.
Złota skrzynia niemal całkowicie wypełniała komnatę grobową Tutanchamona. Była tak wielka, gdyż musiała zmieścić w sobie cztery inne drewniane skrzynie. Zostały one pokryte złotem i przyozdobione płaskorzeźbami. Wewnątrz czwartej skrzyni znajdował się poczwórny sarkofag, przykryty płytą granitową różowego koloru. Unosząc płytę, Howard Carter znalazł drewnianą trumnę pokrytą złotem, obrazującą króla chłopca w postaci boga Ozyrysa. Druga złota trumna znajdowała się wewnątrz pierwszej. Z kolei w niej była trzecia trumna, wykonana ze szczerego złota, ważąca 110 kg. Gdy uniesiono wieko trzeciej trumny, Carter ujrzał zmumifikowane ciało nietknięte od tysięcy lat. Mumię przykryto klejnotami i drogimi kamieniami. Wokół szyi chłopca znajdował się wianek martwych kwiatów, możliwe, że umieszczony przez rozpaczającą wdowę. Na twarzy nałożoną miał maskę pośmiertną z kutego złota, inkrustowaną setkami drogich kamieni. Nad czołem znajdowały się emblematy władzy królewskiej, wykonane ze szczerego złota. Niewiarygodne bogactwo grobu Tutanchamona nadal fascynuje tysiące ludzi, którzy każdego roku przybywają, aby je oglądać. Skarby Tutanchamona, znajdujące się na pierwszym piętrze naszego muzeum, stanowią mistrzowskie dzieła. Mamy tu około 4000 różnych eksponatów, które znalezione zostały w grobach królewskich w Luksorze. Chcieliśmy, aby turyści odwiedzający to miejsce mieli także trochę przyjemności, oglądając te wspaniałe skarby z grobowca Tutanchamona. Ale mamy jeszcze wiele eksponatów w magazynach. Mimo iż Tutanchamon osiągnął pewnego rodzaju nieśmiertelność dzięki swym bogactwom, jego szczątki znajdują się dzisiaj tam, gdzie umieszczono je wiele wieków temu, w jego grobie w Dolinie Królów. Żyją tylko te bogactwa. Starożytni Egipcjanie szukali ucieczki przed ostatecznością śmierci, bowiem tak jak my, chcieli żyć na wieki. Rytuały związane z mumifikacją, budową piramid, kultem bogów w wielkich świątyniach, grobów w Dolinie Królów, zakopanego skarbu, wszystko to zostało zaplanowane, aby zagwarantować życie po śmierci. Ale czy starożytni Egipcjanie naprawdę odkryli tajemnicę nieśmiertelności? W ich pojęciu nieśmiertelność była kontynuacją bogactwa i statusu, jaki osiągnęli na tym świecie. Starali się osiągnąć to poprzez zabranie swoich skarbów, złota, srebra i niewolników wraz z sobą. Niewiele zmieniło się po wiekach. Niektórzy z nas pracują przez całe życie, aby spłacić swoje duże domy, zgromadzić duże pieniądze na rachunkach bankowych i jeździć największymi i najszybszymi samochodami lub łodziami. Otaczamy się bardzo drogimi meblami, gadżetami elektronicznymi, pamiątkami z wakacji spędzonych za granicą, ale podobnie jak przekonali się o tym Egipcjanie, nie da się z sobą zabrać wszystkiego, co posiadamy. Pozostaje więc pytanie, kiedy kończy się to życie, co stanie się potem? Zapewne musi być coś więcej, niż odnaleźli to Egipcjanie. Opracowanie wersji polskiej, Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Głos Nadziei. Czytał Marek Smalec.